tą niedzielę, kiedy czytamy Ewangelię o cudzie w Kanie Galilejskiej, o weselu w Kanie Galilejskiej, obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Obecność Jezusa na weselu nie była przypadkowa. Czytając ten fragment, czytając tą perykopę, na początku może nam się zdawać, że obecność Jezusa na tym weselu jest gdzieś w cieniu. Tak może wydawać się właśnie na początku. W miarę rozwoju sytuacji Jezus staje się postacią pierwszoplanową. Maryja nie uczyniła nic, co by bezpośrednio przyczyniło się do cudu przemienienia wody w wino. Bezpośrednio nic, natomiast zachęciła sługi, mówiąc im: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. I na tym tak naprawdę zakończyła się jej rola. Fakt. Sprowokowała sytuację. Chrystus, słysząc, jak zachęca sługi: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, mówi: czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Taka odpowiedź Chrystusa, kiedy matka przychodzi zatroskana, bo nie mają już wina. I co ciekawe, ten cud tak naprawdę nie był wydarzeniem spektakularnym. Nie był wydarzeniem tak, jak niejednokrotnie wielu spośród nas chciałoby oglądać cuda w sposób spektakularny. Chrystus ten cud czyni w sposób bardzo dyskretny, na boku. Nawet starosta weselny, taka ważna osoba na tej uroczystości, ważna osoba poza parą młodą, nawet on nie wie, po pierwsze, że brakuje wina, a po drugie, że gdzieś na zapleczu, gdzieś w przeciągu Jezus dokonuje cud przemiany wody w wino. Jedynie uczniowie, którzy towarzyszyli Chrystusowi, apostołowi, widzą ten cud, i słudzy weselni. Ale jedynie uczniowie, apostołowie, widząc ten znak, rozumieją, że Chrystus objawia swoją chwałę. To może specyficzne też dla Ewangelii według świętego Jana. Ten sposób objawienia chwały, ten sposób ukazania Boga, on jest bardzo zbieżny, czy wręcz ten sam, jak czytamy o objawiającej się chwale Boga w Księdze Izajasza. Chrystus czyni cud, by ukazać chwałę, chwałę swego Ojca, który posłał Go na misję do nas na ziemię, by nas zbawić. Bóg natomiast otoczył Chrystusa tą samą chwałą, jaką miał jeszcze przed wcieleniem, przed przyjściem do nas na ziemię. I początek tych znaków, początek objawienia się chwały Bożej poprzez cud w Kanie Galilejskiej nazywany jest początkiem epoki mesjańskiej. A sama uczta, samo wesele w sposób symboliczny odnosi się jako do tej uczty mesjańskiej, jest jej znakiem, zapowiedzią, przedsmakiem. Popatrzmy jeszcze na sam cud. Tam, jak była mowa, było sześć naczyń, tych stągwi kamiennych. Każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Zatem licząc dwie lub trzy miary, przeliczając to na rozrachunek nam bliższy, na litry, Jezus uczynił cud z wody, czyniąc od 384 do 574
6 litrów wina. Taki ogrom wina, taka ilość, czy to było prawie 400, czy niecałe 600, taka ilość wina była niemożliwa do spożycia na tej uczcie weselnej. Przez to Chrystus pokazuje, że Bóg jest hojny. Daje miarą według swego serca. Jak w innym miejscu powie Słowo Boże, miarą utrzęsioną, ubitą, czyli wiele. Tak daje się nam poznać Chrystus. Daje więcej niż potrzebujecie. Jestem hojnym dawcą. To ciekawe, gdy zaniesiono to wino do starosty weselny, aby skosztował, a on nie wiedział, skąd pochodziło, nie wiedział, że było winem z cudu Chrystusowego, skosztował i się oburzył, że zazwyczaj na uczcie weselnej daje się wpierw wino lepsze, tak, by ci, którzy smakują, poczuli wytworność tego wina, a gdy się trochę upiją i ten smak już nie jest taki wyrazisty, wówczas daje się gorsze, a wy uczyniliście odwrotnie. Chrystus, czyniąc cud przemiany wody w wino, uczynił je smakowo, jakościowo najlepsze. Taki jest nasz Bóg. Tak, w taki sposób troszczy się o nas. I nie w sposób jeszcze parę zdań powiedzieć o Maryi. Jeżeli dzisiaj wpatrujemy się w nią jako Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską i słyszymy to zdanie: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Jeśli patrzymy na ikonę jasnogórską, tam widzimy, jak prawa dłoń Maryi wskazuje na Chrystusa, na małego Chrystusa, który w sposób dostojny siedzi na jej lewym ramieniu, w jednej ręce trzyma Słowo Boże, a drugą ręką błogosławi. Jest to sposób przedstawienia Maryi i Chrystusa właściwy dla wczesnego malarstwa religijnego. Mówi się, że w ten sposób przedstawiony Chrystus i Maryja jest nazywany z greckiego hodogetrii. I od tego hodogetrii pochodzi czasownik hodos, oznacza drogę. Stąd patrzymy i czcimy Maryję jako przewodniczkę. Ta, która wskazuje na Chrystusa, ta, która pomaga nam przejść drogę do Chrystusa. Zatem w tą niedzielę, wpatrując się, wczytując się w tą Ewangelię i w ten obraz Kany Galilejskiej, poza rozważeniem Słowa Bożego, warto odszukać w domu różaniec i siąść z Maryją i modlić się przez jej wstawiennictwo, prosić ją, by była właśnie naszą matką przewodniczką do swojego Syna. I być może gdzieś właśnie w sercu usłyszeć: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Maryja zawsze prowadzi do Chrystusa. Zatem może nawet trzeba gdzieś z szuflady odgrzebać ten różaniec, odkurzyć. A niech on będzie w naszym ręku i niech nam towarzyszy nie tylko w dniu dzisiejszym.